Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dziś dzień na Rugi, zaczynamy od wyjścia na plażę. Teodor kupił sobie deskę takiego bodyboarda do surfowania. Mamy nadzieję, że dzisiaj będą falki. Maja chce pośmigać na supie, na plaży jest wypożyczalnia. A później się powygrzewać na słońcu, bo dzisiaj właśnie, którego nie ma za dużo. Mamy dzisiaj zachodni wiatr, ale na plaży nie wieje. Także myślimy, że będzie cieplej jak na kempingu. Najpierw trochę poplażujemy. Łatka zostaje. Cześć kochanie. Cześć, dzień dobry. Ja wszystko zamykam. Łatka zostaje, żeby się nie denerwowała, bo kiedy wchodzimy do wody, to ona, wiecie, szczeka na brzegu, też by chciała do nas przyjść, denerwuje się, co się z nami dzieje. Także teraz zostanie sobie w domku, a my idziemy na plażę. W domku. A my później udamy się na jakieś zwiedzanie. A na plaży, słuchajcie, nie wieje. Lekko tam delikatnie podwiewa troszkę wiaterek. Nie ma dzisiaj prawie nikogo. Zaopatrzenie lodowo-piwkowo-kawkowo. Lodowe właśnie zajechało na plażę. Rozjeżdżają się. Teodor to na pewniaka pakuje się do wody. Ale dzisiaj jest trochę chłodno. Muszę wam powiedzieć. Ale woda jest fajna, czysta. Ostatnio falki nazrywały tutaj glonów. Ale teraz jest fajniutko, krystalicznie. Nie, nie jest aż taka zimna po chwili. Co jest? Wiecie co, musiałem przełączyć tryb na blurowanie. Tak, żeby tylko nas było widać. Bo na plaży jest tutaj troszkę golasków. I ciężko jest filmować. Żeby nikogo w kadr nie łapać. Ale nie chcę! Dawaj, mama! A ja mam koszulkę! To i szybkie przywitanie z morzem było. Maja łapie już równowagę na deseczce, Teoś za nią na bodyboardzie. Wypożyczenie takiego supa tutaj to 15 euro na godzinę. Teraz dzieciaki płyną w duecie. Też wskakuję do wody. Do zobaczenia za chwilę. Po plażowaniu wybraliśmy się na objazdówkę. Jesteśmy w tej chwili pomiędzy miastami Sassnitz a Binz. Tam w dali widać port w Sassnitz. A chcieliśmy zobaczyć ośrodek Prora, który znajduje się tutaj za drzewami. Był to kompleks wypoczynkowy wybudowany przez nazistów w latach 30. Szykowany na 20 tysięcy osób, a długość całego kompleksu przekracza 4,5 kilometra. Zaraz postaram się wam go pokazać. Budynek nigdy nie został ukończony. Jest to przykład wielkiej wojennej budowli. Obecnie, tak z tego co zobaczyłem, część budynków jest w remoncie, część jest odnawiana. W części znajdują się apartamenty i różne inne podmioty. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie tutaj i zapominacie, który numer pokoju macie. Cześć!
część budynków kompleksu na lewo od miejsca, z którego przyszliśmy, stoi w lesie i no niszczeje. I na lewo jeszcze od nas tam w lesie są ruiny, ale są ogrodzone, nie można wchodzić, a są trzymane jako siedlisko dla zwierząt, szczególnie dla nietoperzy. Słuchajcie, tak jedziemy już od jakiegoś czasu i tam widzicie, dalej za drzewami, za linią drzew ciągnie się rora. Jest niesamowicie długa, ta skala projektu jest ogromna. Przyjechaliśmy teraz do Binz pochodzić po promenadzie, zobaczyć molo, jak wygląda plaża. Spacerujemy teraz taką uliczką, która prowadzi do promenady. Pełno tutaj ładnych, starych, odrestaurowanych budynków. Te budynki przypominają te w Międzyzdrojach. No w zasadzie to jedna nacja je budowała, dlatego są podobne. Mimo tego, że jest ich u nas coraz mniej, ostatnio jest taki trend, aby ratować te stare poniemieckie wille i przywracać im dawny blask, taki jak tutaj. Więc idzie ku lepszemu. Jesteśmy na promenadzie. Mimo późnej pory jest tu całkiem tłoczno. Tu mamy widok na molo i na klify i zobaczcie, bardzo podobny widok jak w Międzyzdrojach. Można byłoby się pomylić. Także kochani, także kochani, nie narzekajcie na tłok w Międzyzdrojach, bo jak widać, tam gdzie pięknie, tam wszyscy jadą. Przy molo znajduje się plac z ławeczkami i niewielki amfiteatr. No i dochodzimy do mola. Tylko wiecie co? Całkiem zgubiłem Justynę i dzieci. Nie wiem, gdzie poszli. A nie mogę się do nich dodzwonić. Nie odbierają telefonu. Więc może spotkamy się na molu. Mole jest całkiem długie, nie wygląda na takie z daleka, ale myślę, że ma ponad 400 metrów. Sprawdzę to w internecie i zobaczymy, o ile się pomyliłem.
Na końcu jest taras widokowy. Mamy tutaj ładny widok na klify, zupełnie jak w Międzyzdrojach. Oraz tutaj z tej strony na Sassnitz. Widać tu z daleka statki w porcie, tamtędy przejeżdżaliśmy. A dalej kredowe klify, na które również się wybieramy. To jest nasz cel podróży, ale jakoś nie możemy dojechać. Miałem nadzieję, że zobaczymy z Mola Prore, ale jej nie widać. Może tutaj. Ach, tam jest ścieżka w koronach drzew. Ale Prory nie widać. Jest chyba za lasem. No muszę wam powiedzieć, że jestem zafascynowany tym klifem, bo wygląda naprawdę jak ten w Międzyzdrojach. Gdyby kogoś przestawić z molo na molo z zamkniętymi oczami, to mógłby się na początku nie zorientować. Fascynująca jest też bliskość lasu na plaży. Także ten klif, zobaczcie, tutaj też jest morska, zazieleniona plaża. Niesamowite wrażenie to robi na mnie. Jestem chłopak wychowany na piaszczystej plaży, na prawie pustynnych widokach. I wiecie, dla mnie taka plaża to jest mega coś. Idą moje zguby, ale okazuje się, że to nie oni, tylko ja się zgubiłem. No, oni przystanęli na chwilę, a ja poszedłem dalej. Idziemy na skróty, bo tutaj są wycieczki na klify z mola. Można wystartować tam na klify na wycieczkę statkiem. Ja pamiętam, że u nas z Międzyzdrojów też kiedyś startował właśnie na te klify stateczek, ale nigdy nam nie było ale po drodze. Ale ze Świnoujścia na pewno. Ze Świnoujścia tak, na pewno, tak, poczytałam, że ze Świnoujścia akurat jakiś startuje. A może starą informację czytałam, ale tak mi się wydaje, że ze Świnoujścia. Słuchajcie, to są takie fajne kolumny wskazujące kierunek, a na jednej z nich... A tutaj na jednym kierunku możemy przeczytać, że to molo ma 370 metrów, zostało oddane do użytku 21 maja 1994 roku. Patrzę przez telefon, więc widzę trochę niewyraźnie, ale 370 metrów, więc o wiele się nie pomyliłem. A teraz poczekajcie, przejedziemy dalej. Widzicie, pojawiają się fajnie kierunki. I z tego miejsca mamy dalej do Polski niż na Bornholm. Na Bornholm tylko 103 km. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope.